To był kolejny poniedziałek. Co możesz zrobić, żeby ten tydzień wykorzystać jak najlepiej? Słuchaj, kiedy ja zaczynałem kolejne tygodnie, zbliżał się poniedziałek, to tak naprawdę w poniedziałek zaczynałem zastanawiać się, co muszę zrobić. Jakie muszę podjąć działania, do kogo muszę zadzwonić, co chcę zrobić, czego nie chcę robić i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się działo w poniedziałek rano. Zaczynałem się nad tym zastanawiać. I moje efekty były mizerne. Dzisiaj ja już od kilku tygodni wiem, co będę robił w danym tygodniu. W danym poniedziałek, w dany wtorek, w daną środę. W tym tygodniu mam już zaplanowane live'y, szkolenia w dwóch firmach, dwa webinary, trzeci w przyszłym tygodniu, premiera książki. I to wszystko już jest w kalendarzu, jest w mojej głowie. Mam świadomość tego, że będę musiał to zrobić. Wiem kiedy, wiem w jakich godzinach. To mnie nakręca, to mi daje taką energię do działania i to powoduje, że w poniedziałek wiem już, jak cały tydzień ma przebiegać. Zaplanuj sobie cały tydzień. Zacznij od planowania jednego dnia. Potem przejdziesz do planowania tygodnia, a potem przejdziesz do planowania miesiąca. O tym piszę w mojej książce 100 taktycznych zasad sprzedaży. I zobaczysz, o ile więcej masz motywacji do działania, o ile więcej osiągasz. Wczoraj miałem klienta na coachingu, który zadawał mi pytanie, jak się zmotywować do pracy. Kiedyś też sobie takie pytanie zadawałem, jak się zmotywować. I odpowiedzi w sumie nie mogłem znaleźć jakiejś dobrej. Dzisiaj odpowiedź jest dość oczywista. Znajdź sobie cel. Po co masz się motywować? Do czego ci ta motywacja potrzebna? Co ma się wydarzyć, kiedy już tą motywację będziesz miał? Czyli co chcesz osiągnąć, mając tą motywację? Jak będziesz wiedział, co chcesz osiągnąć, mając motywację, będziesz miał ten cel przed oczami, tą marchewkę przed oczami, no to łatwiej ci będzie po tą marchewkę sięgnąć. I ten problem motywacji po prostu zniknie. Udanego weekendu. Udanego tygodnia. Powodzenia.